to, czy gry w formie fizycznej znikną, czy też nie, jest tematem rozmów od bardzo dawna. Nie zmienia to jednak faktu, że popularność pecetowych platform takich jak Steam sprawia, że klucze są szalenie popularną metodą dystrybucji gier. A jak prawdopodobnie każdy, a przynajmniej taką mam nadzieję, chcąc legalnie zdobyć produkt, szuka najniższej ceny. To niesie za sobą sporo kroków, bo jeśli Valve nie robi promocji, to trzeba sięgać dalej. No i to dalej może nie okazać się do końca tak legalne, jakby mogło się wydawać. Ubisoft twierdzi, że ma nowy pomysł na rozprowadzanie gier, dlatego też, jako że ostatnio jest głośno o kilku wizjach i kilku kontrowersjach, rzućmy może okiem na to, jak to jest z tymi kluczami i jak być może będzie. Jednym z bohaterów dzisiejszego materiału będzie Ubi. Najwyraźniej bardzo wizjonerska firma, która stawia na kilka innowacji. Pierwszą z nich są doniesienia, powtarzam, doniesienia, o wprowadzeniu szansy na zapłatę za gry kryptowalutami. To, czy to sposób na zgromadzenie Ethereum, czy niepotrzebne zawirowania z cenami, jeszcze ciężko ocenić. Ważniejsze jest jednak to, że na początku maja tego roku serwis Game Industry Biz poinformował o nawiązanej współpracy między francuskim Ubisoftem a brytyjskim Genba Digital. Czym zajmują się ci pierwsi, wie doskonale każde z was, zaś Genba? Genba? Ci z kolei posiadają swego rodzaju platformę umożliwiającą nie tylko monitorowanie sprzedaży i ogólnej dystrybucji, ale i przede wszystkim zabezpieczonego transferowania kluczy. W obecnej formie sprzedaż tych cennych cyfr i liter wygląda następująco. Sklepy otrzymują odpowiednią ich ilość pozwalającą na aktywację, a potem przesyłane są one do wszystkich nabywców. I tutaj wchodzi propozycja wynikająca z kooperacji. Po dokonaniu formalności związanych z zakupem, poproszeni zostaniemy o zalogowanie się do Uplay, Steam czy tam innej dowolnej platformy, na jaką się zdecydujemy. I proszę, gra jest już na koncie, bo specjalnie przygotowana baza wypluła ją bezpośrednio do naszego katalogu. Eliminuje to całą tę drogę między dystrybutorami, sklepami i ostatecznie graczem, a co za tym idzie, eliminuje także szansę na niekontrolowane odsprzedawanie. Matt Murphy, prezes Genba Digital, otwarcie przyznaje, że ta cicha droga aktywacji uniemożliwi handel zakupionymi kluczami, ale co ważniejsze, ukróci niecne oszustwa samych sklepów, podnoszących ceny gier mimo rozpoczętych oficjalnych promocji i obniżek sezonowych. No i nie zapominajmy, że pracownicy sklepów to też nie są roboty i czasem mogą wpaść na pomysł drobnej kradzieży. Ba, sam miałem kiedyś po znajomości dostać Call of Duty od kumpla, który pracował w sklepie komputerowym. Reakcje na te wieści są różne. Z jednej strony cieszy fakt, że ciemna strona rynku zostanie wyeliminowana, z drugiej w najmroczniejszym scenariuszu możemy zakładać, że ciężko będzie natrafić na konkurencyjną cenę. To także pewna forma kontroli w rękach pierwszej instancji dystrybucyjnej, ale nie ma co zagłębiać się w teorie spiskowe, bo jeszcze nie założyłem swojego foliowego czepka przeciwko 5G. Ważne jest jednak to, iż ten sam pan prezes twierdzi, że model ten wyprze w dużym stopniu handel wersjami fizycznymi. Co jak wiadomo nie spodoba się wielu graczom stawiającym swoje pudełka na półkach. W wywiadzie dla rzeczonego serwisu wspomina on także, iż jest to idealne rozwiązanie i według jego ustaleń może stać się standardem jeszcze w przeciągu roku. To śmiałe deklaracje, ale w świetle ostatnich wydarzeń, no cóż, wydają się dość logicznym rozwiązaniem. Ale czy na pewno? No właśnie, o jakich wydarzeniach mowa? Otóż wszystko zaczęło się od wykupienia przez G2A nie dających się wyłączyć reklam, jak się później okaże, będzie to błąd, pozycjonujących się ponad ofertami oficjalnych dystrybutorów. Dokładnie wydawcy odpowiedzialnego za Descenders, czyli No More Robots. I choć w pierwszym momencie możemy pomyśleć, ej, przecież ta cena jest o wiele rozsądniejsza, czemu miałbym nie kupić u nich, to taka sprzedaż kluczy z drugiej ręki nie tylko wpływa w oczywisty sposób na zarobki wydawcy i dewelopera, ale i ściąga kilka problemów.
również związanych koniec końców z finansami. Każdy kupujący może bowiem trafić na niedziałający egzemplarz. To ryzyko związane z tego typu praktyką. Jednak zupełnie inną sprawą jest to, że niezadowoleni konsumenci kontaktują się nie bezpośrednio z instancją pośredniczącą, a No More Robots, żądając zwrotów. A czas to pieniądz, a niezadowolony klient to niezadowolony klient, nawet jeśli nie do końca rozgarnięty w systemie reklamacji. I tak stworzył się niewielki, acz głośny protest. Rami Ismail i Mike Rose za pośrednictwem Twittera zgodnie stwierdzili, że lepiej już piracić ich gry, niż kupować je w serwisach pośredniczących. Innymi słowy, nie zarabiamy i tu, w przypadku piractwa przynajmniej trudno o niezadowolenie. W obliczu sprzedaży 1/3 preorderów Cyberpunka celem, cytat, wsparcia bezpośredniego producentów, całość rysuje się raczej dość paradoksalnie. Ale na odpowiedź G2A nie trzeba było czekać długo. Zadeklarowali oni w swoim oświadczeniu, że za każdy udowodniony przypadek kradzionego czy dezaktywowanego klucza wypłacą oni 10-krotność straty deweloperom. Przeprowadzą także na własny koszt audyty sprawdzające wiarygodność, zaś akcja Mike'a Rose'a nazwana została chwytem marketingowym. W ich serwisie pojawiło się zaledwie 5 kluczy jego gry, podczas gdy wyliczenia wskazują na 50 tysięcy aktywnych kopii poprzez sprawdzenie w Steam Spy. Zatem realny wpływ to około 1%. Firma jednocześnie przyznała się, że nie jest idealna, a sprawdzanie tego, czy klucze działają, jest technicznie niemożliwe. Prowadzą oni przy okazji inicjatywę G2A Direct, która gwarantuje największy dostępny procent ze sprzedaży trafiający do deweloperów właśnie. Nie ma co ukrywać, to zautomatyzowane targowisko, ale posiadające te same wady i te same, o ile nie większe zalety niż przykładowo taki eBay. E-maile faktycznie zaczęły napływać, ale nie z prośbami o refundację, a z sugestiami, bo odkryło to kolejny sposób, to znaczy pojawili się skamerzy, którzy podszywają się pod influencerów, recenzentów i mają na swoim podorędziu armię botów, a przy takich ilościach jest to po prostu nieweryfikowalne. G2A zaproponowało zatem deweloperom stworzenie specjalnego narzędzia weryfikacyjnego. Mogliby oni po potwierdzeniu tożsamości generować klucze recenzenckie i monitorować, czy ktoś stara się je sprzedać. I cyk, klucz zablokowany automatycznie. Oczywiście, jeśli ktoś tylko postanowi go odsprzedać. Stworzenie tego jednak jest czasochłonne i drogie, zatem twórcy gier zainteresowani wzięciem udziału w takiej inicjatywie mogą rejestrować się na specjalnej stronie, a 15 sierpnia dowiemy się, czy zainteresowanie jest wystarczające. A przy tym wszystkie koszta pokryje G2A. W związku ze zwrotami skontaktowało się jednak studio Wube, odpowiedzialne za Factorio. Rzucili oni także odrobinę światła na to, jak wygląda kwestia zwrotów w przypadku niezależnych wydawców. Każdy taki cofnięty klucz to obciążenie kosztem w wysokości $20, a także dodatkowe manualne blokowanie zgłoszonych egzemplarzy. Ich zdaniem warto zatem kupować u źródła albo oficjalnych partnerów, mając 28 dni na zwrot. A nie, to lepiej już wbić na torrenty. To jest cytat. Zbierając te wszystkie dane, rysuje nam się obraz rynku nieprzystosowanego do tworu, jakim są same klucze aktywacyjne. Te, choć szalenie popularne w ostatnich latach, są tylko ciągami znaków, które w prosty sposób można odsprzedać. Częstym argumentem jest kupienie za pośrednictwem kradzionych kart kredytowych, zatem to nie tylko problem samego handlowania grami, ale i infrastruktury zwrotów, prowajderów kart kredytowych, banków i ich systemów zwrotów. G2A czyści się z zarzutów argumentami popartymi liczbami i w realny sposób chce wesprzeć walkę z tego typu nieprzyjemnymi sytuacjami. Brak możliwości weryfikacji kodów, czyli ich statusu, jest ogromną trudnością i troszeczkę absurdem, ale wprowadzenie takiej szansy byłoby prawdopodobnie równie problematyczne, co zrealizowanie proponowanego przez nich systemu. Z drugiej strony pojawia się Ubisoft ze swoim rozwiązaniem, które jakby piękne nie było, wyrzuci z obiegu także giełdę kluczy. Tworzy się zatem konkurencja.
Nie ma co pluć na konkretne osoby czy obwiniać ich za obecną sytuację. Wszyscy korzystamy z systemu wadliwego, który wymaga usprawnień albo bycia zastąpionym przez ten działający lepiej. Jakoś tak życiowo to zabrzmiało. Ale które z tych podejść okaże się bardziej przyjaznym dla producentów, dystrybutorów i graczy, zobaczymy zapewne już w niedalekiej przyszłości. A wy jak oceniacie tę sytuację? Które wyjście wydaje się sensowniejsze? Czy może rozstrzał cenowy, który będzie motywował dystrybutorów do częstszych promocji, a może całkowita kontrola tego rynku? Albo wszystko naraz, tylko jakoś sensownie połączone? Oczywiście komentarze są wasze, a ja dziękuję wam za uwagę i do następnego.